Info, afera w toku. Dzięki mocnym dowodom zabranym przez CBA duży koncern informatyczny przyznaje się do korupcji w Polsce, mówi szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Zaraz jednak dodaje, że urzędnicy są niewinni. Ale to nie wszystko. W tym samym Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przetarg na usługi informatyczne wygrywa firma, która, jak donoszą media, pojawia się w wątku dotyczącym infoafery. Międzynarodowy koncern informatyczny Hewlett-Packard przyznał się dziś do udziału w infoaferze na terenie Polski. To przełomowy moment, mówił w Polskim Radiu Bartłomiej Sienkiewicz. To nie jakiś funkcjonariusz jakiegoś ministerstwa jest odpowiedzialny za infoaferę sprzed wielu lat, tylko wielki międzynarodowy koncern, bez którego ta infoafera i ta korupcja nie byłaby możliwa. Hewlett-Packard wybrał w Polsce formę ugody pod naciskiem amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych. W naszym kraju zarzuty usłyszał jeden z menadżerów tej firmy. Maciej Wąsik, były wiceszef CBA, uważa, że obwinianie tylko strony biznesowej to nieporozumienie. Równie dobrze można powiedzieć, odwracając wypowiedź pana ministra Sienkiewicza, że Hewlett-Packard jest ofiarą. Gdyby urzędnicy nie żądali, to Hewlett-Packard nie musiałby dawać. Przestępstwie korupcyjnym w mojej ocenie większą winę ponosi ten, który bierze, niż ten, który daje. Tymczasem w samym Centralnym Biurze Antykorupcyjnym rozstrzygnięto przetarg na serwis i modernizację systemu zarządzającego kadrami i logistyką. Najtańszą ofertę przedstawiła firma Infovite Matrix, która, jak donoszą media, pojawia się w wątku śledztwa dotyczącego infoafery. To jest kompromitacja CBA. Albo jest tak, że nie wie prawica, co czyni lewica, albo jest tak, że CBA jest instytucją niepoważną pod kierownictwem pana Wojtunika. Choć polityczne komentarze w tej sprawie są ostre, to zainteresowana firma i Centralne Biuro Antykorupcyjne odpierają zarzuty. Najwyższy niepokój budzą treści godzące w dobre imię Infovite Matrix zawarte w publikacjach prasowych. Przypisują one Infovite Matrix nieprawidłowości we współpracy z Centrum Projektów Informatycznych, a stawiając spółkę w jednym rzędzie z podmiotami zamieszanymi w działania korupcyjne, nie wprost sugerują, iż powinna być ona wykluczona z postępowań przetargowych w sektorze publicznym. Zapominają przy tym o domniemaniu niewinności i prawie spółki do obrony. Firma nie jest oskarżona, nie ma także żadnych wyroków. Polskie prawo przewiduje, że jeśli podmiot nie jest karany, może brać udział w zamówieniach publicznych. Tak jest w tym przypadku, mówi Jacek Dobrzyński z CBA. To my byśmy złamali prawo, gdybyśmy firmę, która nie została skazana sądownie, nie dopuścili lub robili jakiekolwiek problemy z tym, żeby ta firma ten przetarg wygrała. W samej infoaferze, która jest największą aferą korupcyjną w Polsce po latach 90., zarzuty usłyszało już kilkadziesiąt osób, prezesi firm, menadżerowie, jak również urzędnicy państwowi. Korupcję wykryto w resortach spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej, sprawiedliwości, a także Głównym Urzędzie Statystycznym, a nawet w Policji.